Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji nowego monitora Samsunga SE370. Jest to pierwszy na świecie monitor z technologią bezprzewodowego ładowania. O tym ładowaniu indukcyjnym już zrobiłem film, podrzucam Wam go tutaj w kartach, jeżeli ktoś by nie widział. Miałem monitor około 3 tygodni, są tutaj dwie wersje, 24 albo 27-calowa. Obydwie mają matrycę PLS o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Mamy tutaj kąty widzenia 178 stopni w pionie i w poziomie, więc do takiej normalnej pracy w zupełności wystarczy. Jasność matrycy to 250 kandeli w przypadku wersji 24-calowej i 300 kandeli w tej prezentowanej, czyli 27-calowej. Czas reakcji matrycy to 4 milisekundy i przyznam szczerze, że w 90% czasu, kiedy ja korzystałem z tego monitora do pracy, czyli do renderowania filmów albo do oglądania telewizji za pomocą dekodera przez HDMI, jakość obrazu była jak najbardziej w porządku. Oczywiście monitor można wykorzystywać bezpośrednio do gier, zarówno przez komputer, jak i konsole. Tutaj nie zauważyłem jakiegoś większego smużenia i spokojnie można było pokonywać następnych przeciwników. Warto natomiast wspomnieć o tym, co mamy z tyłu, jeżeli chodzi o komponenty, i niestety mamy tutaj tylko jedno złącze HDMI 1.4, jedno złącze DisplayPort i D-Sub. Jest to o tyle kłopotliwe, że niestety nie ma tutaj również na pokładzie żadnego PIP, czyli Picture in Picture. Nie możemy jednocześnie na przykład oglądać telewizji z dekodera i mieć podłączonego urządzenia do komputera. Musimy się między tym przełączać. Obsługa monitora jest oczywiście bardzo prosta. Mamy z tyłu joystick, który dobrze znamy z innych monitorów albo telewizorów Samsunga, i teraz w lewo, w prawo mamy głośność. Jeżeli naciśniemy w dół, to automatycznie sobie wyciszymy. Z tego poziomu w górę, w dół mamy jasność, kontrast, ostrość, te najważniejsze elementy, które możemy zmieniać. Po naciśnięciu przycisku mamy cztery najważniejsze elementy i teraz wybieramy sobie źródło, włączenie, wyłączenie tutaj bezprzewodowego ładowania, wyłączenie monitora, no i przejście do menu. Menu wygląda w ten sposób i mamy tutaj oczywiście najważniejsze parametry związane z obrazem, czyli Samsung Magic, to jest jedna z tych technologii, która poprawia jakieś warunki pracy. Tutaj mamy kilka trybów, standard, kino, kontrast dynamiczny, to wszystko jak widzicie się tutaj zmienia. Niestandardowy to jest taki, jak ustawiliśmy sobie wcześniej. Jasność, ja mam ściągniętą na minimum, żeby tutaj jakoś to ładnie zaprezentować Wam. Kontrast to również możemy sobie regulować, ustawienia kolorów, wszystko dowolnie. Mamy tryby gamma 1, 2, 3, możemy to również tutaj sobie wszystko zmieniać. Powrót do poprzedniego menu odbywa się przez, tak jak zresztą tutaj widzicie, przesunięcie gałki w lewo. Mamy tutaj oczywiście tryby poprawienia szczegółów obrazu. Chain HDMI możemy sobie zmieniać również. Kolejne elementy są właśnie tryb oszczędzania oczu. Możemy sobie to włączyć lub wyłączyć. Zobaczcie, jak bardzo zmienia się tutaj nam obraz. Ja przyznam szczerze, że korzystałem bez tej funkcji i jakoś specjalnie nie męczyłem wzroku, no przez właściwie cały dzień mogę pracować na tym monitorze. Kolejny element to tryb gry i tutaj to widzicie bezpośrednio w jakiejś rozgrywce. Bardzo mocno podbite są kolory oraz kontrast. Czas reakcji możemy sobie zmieniać, jeżeli by nam ewentualnie coś smużyło, ale nic takiego nie było. I tutaj rozmiar obrazu, w zależności od tego, co nam się wyświetla, możemy ustawić sobie albo tryb na stałe szeroki, albo auto, w zależności od źródła. Przezroczystość ekranu to możemy sobie oczywiście tutaj zmieniać, czy to menu ma być przezroczyste. Pozycję tego menu możemy sobie zmieniać, tu możemy sobie przesuwać, jeżeli mamy taką potrzebę. Kolejne elementy to język, czas wyświetlania menu, po jakim po prostu będzie ono automatycznie wyłączone. Ostatnia pozycja to już ładowanie bezprzewodowe, czy włączyć, czy wyłączyć. Oszczędzanie energii plus, wyłącznik czasowy samego monitora. Tryb, w jakim pracuje port HDMI i DisplayPort, tu możemy sobie również zmieniać. Wykrywanie źródła, czyli automatycznie przełączanie się na to źródło, gdzie coś jest podpięte. Stopień przyspieszenia, jeżeli chodzi o przyciski w menu. Możemy sobie wyłączyć lampkę LED, którą tutaj mamy w trybie gotowości. O, tak to się prezentuje. I na samym końcu mamy ustawienia fabryczne. I tak jak wspomniałem, w większości czasu używałem monitora do renderowania filmów i tutaj 27-calowa matowa matryca spisywała się idealnie. Najważniejszą cechą monitora Samsung SE370 jest oczywiście bezprzewodowe ładowanie. I tutaj w przypadku S6 Edge Plus trwa to 2 godziny 40 minut. I to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo intuicyjne. Odkładanie telefonu na podstawkę od monitora stało się moim zwyczajem.
Drugim ogromnym plusem tego monitora jest oczywiście cena. Za nieco ponad 1000 zł otrzymujemy i monitor, i ładowarkę indukcyjną, która sama w wolnej sprzedaży kosztuje ponad 100 zł. Cały okres testowy przebiegł bez żadnych problemów i chyba najlepszą rekomendacją tego monitora będzie fakt, że po prostu zakupię swoją sztukę dla siebie. Zapraszam Was do komentarzy, jeżeli macie jakieś pytania, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć! We'll be right back.